Dotarliśmy na jarmark bożonarodzeniowy. Jest masa różnych budek, stoisk. Jest dobre grzane wino i kosztuje tylko 4 zł. To jest piękne. Kocham bóg. Test lwowskich restauracji. Mięso i sprawiedliwość po raz kolejny. Mam nadzieję, że tym razem nikt nie zamówi krowiego języka. Ile mi rzeczy do torturowania. Ale jest dobre mięso i dużo mięsa. To jest zupa dnia. Ma mięso, pomidory, cebulę. No i rozmiary się nie próbuję. Nie wiem, próbujemy. Kurczak po bengalsku. Usta, no i to jest trójkątna kiełbasa. Grillowane warzywa super. To kolejne wejście, gazowa lampa. Zobaczmy, co tutaj mają. Przed wejściem siedzi pan. No i wejście do gazowej lampy. Wszędzie zlewki i bulgotanie. Tak? Właśnie na zielone światło, żeby móc wejść po schodach na górę. Ale jest zabawniej. Mam je czerwone, no to stoimy. Od pomarańczowe możesz iść. Dobra, idziemy. I cała restauracja ma łącznie 528 takich lamp gazowych na ścianach. W gazowej lampie tak się podaje drinki. Miała być setka, setka była. Herbatkę też ładnie podaje. Proszę. Nic nie widać. Uuu, z kawałkami owoców. Aż wszystko paruje. Mój telefon też. Kolorowy drink. Wjeżdża Kissing Smoke Coffee. Przed czas na probówki i tak dostaliśmy nasze szoty. Dają ładnie. Rozumiem, że smaczne są. Gier, bo jeszcze masz jeden. A to pachnie jak pędzona szynka. Generalnie szotów nie rekomendujemy, są paskudne. Przyszedł rachunek. Bombowy. A stąd się brały nasze szoty, probówka. Jesteśmy właśnie w restauracji, gdzie jest bardzo duże akwarium, takie na kilka pięter. Ale zaszliśmy, jechaliśmy na czwarte piętro, na którym nie ma rybek. Ale na tym akwarium siedzimy i tu widać, że wchodzi woda. Ona się przemieszcza i to może nie być najbardziej komfortowe miejsce do siedzenia. To mamy rozkład tego, jak to wygląda. A jeszcze możemy wejść na taras, na szóste, zobaczyć. To siedzimy, przechodziliśmy koło rekinów, a teraz siedzimy na nich. A do herbatki jest miód i cytrynka. No i przepiękne kieliszki do wina. Dobra, przyszło pierwsze jedzenie. Jakiś fancy barszcz z dodatkami. Żeberka. I zupa czosnkowa. Wareniki z wiśnią. I lody w pakiecie. A te są z królikiem. Z królikiem i z sosem, którym nie mam pojęcia. I wysokie na dwa piętra akwarium z rekinami, o którym wspominałem. Wygląda nieźle. Chodzi niesamowicie. Przyszliśmy zobaczyć słynne włoskie podwórko. No i atrakcja była biletowana. Powiedzmy, że jest w miarę. Ale dupy nie urywa. No. Podwórko jak podwórko. Ale interes na biletach zrobili. Słynna knajpa z karłami. Dobra, agent. Okazuje się, że jest chyba zamknięta. I tylko można zwiedzać to, jak to wyglądało. Trochę lipa. Lipa.
pusto. I tutaj też pusto. Szkoda, świetna knajpa to była. Była z pomysłem, była ciekawa. No i pracowały tutaj karły. I teraz gdzie te karły mają pracować? Serce się ma. Tak, domu legend. Tutaj rzucamy monety. O tak. I muszą wpaść tam na dół. Najlepiej trafić kapelusz na szczęście. Nie pykło? Ile się ludzie na głowę? O, czy trafi? Widziałeś? Prawie. Widziałem. Ale do tego spadło. Gorzej. Nie udało ci. Ale i tak jest to niezła. A tutaj trawam z wiosłami. Chcesz komin? A kuku! Żebernia. Kolejka gigantyczna do wejścia. Masz blisko. Zobaczcie sami. I nie idzie wcale szybko, ale bardzo chcieli pójść. Jest dość duża i widzę, że ludzie mają poubierane kubraczki z kości. Talerz z jedzeniem. I to jest mój talerz. Na żeberka. Żeby się nie ulać, dostaliśmy właśnie wspaniałe fartuchy, śliniaki, nie wiadomo co to jest. Z papieru. Akurat idealnie pasują do naszych talerzy. I zaczyna się krojenie naszych żeberek. Czuję, że będzie to fajne. Palce lizać. Wszystko przy użyciu rąk, bez użycia sztuczce. Nie wygląda. Jesteśmy po jedzeniu i muszę przyznać, że to, o ile nie były najlepsze żeberka, które może jadłem w życiu, to na pewno były najbardziej zabawnie podane. To zobaczcie, jaki mamy syf. Jak wszędzie jest brudno i można się upodlić na pół godziny. I jest zabawnie, i jest fajnie. Dla mnie bomba. Kolejnych ciekawostek odnośnie tej restauracji, jak przyjdzie się w krawacie, to tasakiem go obcinają i wieszają tutaj. Także pamiętajcie, nie pod krawatem. A teraz możemy umyć rączki po wszystkim. Testujemy kolejną restaurację, restauracja premiera. Zaraz blisko rynku. Powiem wam, że jest menu po polsku. Przepraszam, restauracja premiera lwowska. Mają menu po polsku i cenowo wypadają naprawdę fantastycznie. Pół litra wódki kosztuje 25 zł. Czekamy dalej, co jemy. Przyszła solianka. To jest najlepsza zupa na wschodzie, na kaca. Więc pierwszy dzień nowego roku wiedzie idealnie. A tam przystawka zwana pierogami. Tylko, że jest ich tyle, że prawie całe drugie danie. To po kolei. To jest kurczak z ananasem. Bardzo ładnie roztopionym i wsadzonym do środka kurczaka. Mega. Tak wygląda z... To jest pire ziemniaczane. To jest pire ziemniaczane, a to kurczak ze szpinakiem. I kotlet po kijowsku, czyli po prostu devolaj. Tu jest kawałek ananasa. Jest ser, a to kurczak. I wszystko polane czekoladą. Nie mogłem się powstrzymać, jest więc danie numer 3. Ser opiekany z szynką. Ser aż się ładnie ciągnie w środku. Tak, to widać. Jest szynka. Tylko Maciej niezadowolony, bo dostał placka z papryką, z pieczarkami, z serem. Placek po węgiersku nie polecam.
No to teraz Shot Bar Kapista. Kapizza. Shot Bar Kupista. Znajdujący się przy Starym Rynku. Na początek wydaje się mały, ale tam jak pójdziecie, jest dużo więcej miejsca. A to jest duży set shotów, czyli tak zwanych nalewek i pindrów różnego smaku. Ładnie przygotowywane. I to jest bimber, ewidentnie. Czy nie? To jest bimber? Jak oceniamy smak? Nie oceniamy. My ten kolor już mieliśmy. O Jezu, ten wcale nie jest lepszy. O matko. A teraz to zostawił. To dla nas. To dla Marty, no. To była resztka. Nie, ja piwo piłem. O nie, nie chcę tego kompletnie. O, fu. Okay. Jest najgorszy na świecie. Czyli w skrócie nie polecamy. Nie, tam nieładnie w sumie, ale ciekawe co. Nie, uwierz mi. Cały jest dla ciebie. Jak ktoś lubi samobok. Nie, to będzie dobrze. To ładnie pasuje. To śmiało. Ja mam spoko jak coś, to możemy się wymienić. Nie, to jest ohydne. Mogę ten? Popić? Nie, ja spoko. Mogę popić? Nie. O Boże, o Boże. Dała się nabrać. Ja to my to mieliśmy wcześniej. Nie, ten jest najlepszy, ten jest lepszy od tego. Ale to jest całkiem dobre. To jest całkiem dobre. Zobacz jak pachnie. Nie, pokaż jak pachnie. Ładnie. Nie. Nie był najgorszy, nie? Kurwa, ten to jest na herbacie. Pachnie miętą. No ładnie pachnie. Mogę spróbować? No. Cały masz wypić. No też tak myślę, że masz cały. To nie, że kopnę. No. Nie, to ja po tym co wypiłem na samym początku, to kurwa te naprawdę są dobre. Dobra, to co? Trochę dziwnie, ale zobaczymy jak jedzą. To jest śniadanko. Mam dylemat. Oczywiście ceny są inne niż w internecie. Kakao ma wersję do it yourself. Przelewasz sobie, masz oddzielnie bitną śmietankę. Spróbujmy. Nie, o Jezu, bo to jest zimne, to się wcale nie dziwię, że się nie chcę rozpuścić. Ale nie wiem, jak oni to robią. To jest... Chcieli przypalić, no. Rozpuszczona czekolada. A nie kakao, ale pycha. Co go minęło? Mój croissant z mozzarellą z pomidorkami. To jest ukraińskie śniadanko. Całkiem ładne. To jest kolejny croissantik z bekonikiem. Mamy jeszcze szakszukę. Granolę, która marnie wygląda. Bo już jest zjedzona. Szybko. No i po raz kolejny ukraińskie śniadanko. A kakao jest pyszne. I nie jest drogo.
rzecz, którą najbardziej lubię w restauracjach w Lwowie, jeśli chodzi o flaszki. To są flaszki. Nie ma czegoś takiego jak kubełek z lodem, czy jakoś to ma wyglądać. Nie, jak na domówce, jak w podstawówce, jak w podstawówce. Jak w liceum. Godzina 8:27. Ci ludzie stoją w kolejce do Baczewskiego. Postoją sobie jeszcze jakieś 40 minut na śniadanie. Przecież to jest chore. Masakra.